Uczelnia kwitnie od pewnego czasu, rozwija się znakomicie. Natomiast podpisanie dzisiejszego porozumienia z organizacjami biegowymi czy sportowymi, nazwijmy je szerzej, jest to budowanie wspólnoty uniwersyteckiej. Odkryli to już Grecy, potwierdzili Rzymianie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja tutaj widzę synergiczny efekt zdrowego trybu życia, sportu i jednocześnie rozwoju i refleksji intelektualnej. Ja mam nadzieję, że będzie to formą popularyzacji kultury fizycznej zarówno w społeczności naszej lokalnej i w społeczności przede wszystkim akademickiej. Jeżeli chodzi o sport realizowany na uczelni, studenci mają do dyspozycji 5 obiektów. Jest to tunel lekkoatletyczny, który prawdopodobnie będzie wykorzystany tutaj dla osób przygotowujących się do tego biegu, jak również mamy siłownię, halę gier, salę aerobową, salę gimnastyczną, więc są możliwości do kształtowania doskonalenia swojej sprawności. Ja mam nadzieję, że to jest fajny taki zaczyn generalnie do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bardzo się cieszymy, jak osobiście interpretuje się cyklu, że uczelnia widzi potrzebę, chce współpracować właśnie z organizacjami pozarządowymi. Także to daje jakby kolejne jakby pole manewru i pewną taką perspektywę do dalszych, może jeszcze bardziej skonsolidowanych działań w tej materii. Myślę, że dzięki temu rozruszamy, tak brzydko powiem, to nasze środowisko studenckie. Przyciągniemy studentów i nie tylko z naszej uczelni, ale z całej Polski. Myślę, że wielu sportowców, jeżeli wystartują tu pierwszy raz i zobaczą, jaka jest to wspaniała impreza i jak zorganizowana profesjonalnie, bo w to nie wątpię, bo organizatorzy są naprawdę bardzo profesjonalni, mają ogromne doświadczenie i te biegi, te imprezy, które organizowali wcześniej, naprawdę przyciągały bardzo wiele sław i naprawdę bardzo wartościowych zawodników i mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo.